Cześć, tu Chemia z pasją, Kinga Cordier. Witam Cię w świątecznym odcinku mojego podcastu. O czym dzisiaj chciałabym Ci opowiedzieć? Dzisiaj będzie o zapachu świąt Bożego Narodzenia. Dowiesz się m.in. czym pachnie nasz tradycyjny karp. A czy zastanawiałeś się może kiedyś, jakiemu związkowi zawdzięczamy aromat cynamonu? A czym pachnie nasze świąteczne drzewko? Posłuchaj. Geosmina to organiczny związek chemiczny z grupy cyklicznych alkoholi. Z języka greckiego ge, ziemia, osme, zapach. Ma wyraźny smak i zapach ziemi. I ona jest odpowiedzialna m.in. właśnie za błotnisty zapach karpia. No ale chyba nie każdy z nas jest zadowolony z tego błotnistego zapachu karpia, więc próbujemy się go pozbyć. Jak skutecznie pozbyć się takiego zapachu? Można skropić karpia octem. Dlaczego? Ponieważ geosmina w środowisku kwaśnym przekształca się w argosminę. Z greckiego argos znaczy nieaktywny, osme zapach. Ale jest jeszcze jedna potrawa wśród 12 wigilijnych, która zawiera geosminę. To barszcz czerwony. A czy wiesz, jaki związek odpowiada za kolor barszczu? Jest to betanina. No a jak barszcz, to muszą być w nim uszka. Oczywiście z grzybami. Czym pachną suszone grzyby? Jest to mieszanina kilkudziesięciu związków chemicznych. Głównie są to ośmiowęglowe lotne związki organiczne. 3-metylobutanal, 3-oktanon, okt-1N3-on, 3-oktanol, okt-1N3-ol, furfural, benzaldehyd, fenyloacetaldehyd i alkohol benzylowy. No dobrze, a czy lubicie dekoracje z pomarańczy i goździków? Takie zapachy również kojarzą nam się ze świętami Bożego Narodzenia. Zapach pomarańczy zawdzięczamy limonenowi. Jest to 4-izopropenylo-1-metylocykloheksen. Znajduje się on głównie w skórce pomarańczy i cytryny. Za zapach goździków z kolei odpowiedzialny jest eugenol. 4-allilo-2-metoksyfenol. Znaleźć go można również w cynamonie. Święta kojarzą nam się przecież też z waniliną. Wanilinę można otrzymać, utleniając właśnie eugenol. Cynamon, imbir, kardamon, gałka muszkatołowa. Nie byłoby naszych świątecznych pierniczków bez tych przypraw. W cynamonie znajdziemy aldehyd cynamonowy. Ale znajdziemy tutaj także kumarynę. Imbir zawiera gingerol i zingeron. Kardamon z kolei zawiera geraniol, a gałka muszkatołowa zawiera między innymi mirystycyny. I najważniejsze na koniec, choinka. Jej zapach zawdzięczamy związkowi organicznemu o nazwie alfa-pinen. Kojarzymy go z zapachem lasu sosnowego. Cóż, na koniec chciałabym życzyć wszystkim świąt spędzonych w gronie najbliższych, przy dźwięku niebiańskich kolęd, by święta te były bliskością i spokojem, a kolejny rok lepszym czasem. Kinga Cordier, dziękuję.